No to mamy taką trochę zabawową atmosferę i w niej chcemy właśnie teraz pozostać, bo skoro muzyka, skoro zabawa, no to oczywiście co się nasuwa, no wesele. I ten najfajniejszy, najważniejszy moment, no nie w ciągu roku, praktycznie w życiu. Jeden z ważniejszych momentów. Zależy jak kto liczy. Chyba, że urodzenie jeszcze później dziecka. Okej, ale dobra, zatrzymajmy się na weselu. No właśnie, chcemy wesele w zamku, czy chcemy wesele po prostu w plenerze. Jak to robią gwiazdy? Mamy tutaj taką osobę, która jest specjalistką od tego, prawda? Jest ekspertka, witaj serdecznie. Gabriela Przątka, dekoratorka, firma Artize. Czy źle powiedziałam? Artsize. Dzień dobry. Dzień dobry. Gabi, słuchaj, chcielibyśmy ukraść kilka z swoich pomysłów. To twoje ostatnie wesele, które przygotowywałaś, które dekorowałaś, Piotra Zielińskiego, naszego reprezentanta. Absolutnie bajeczne, kosmiczne i można się inspirować. Co tam było takim kluczem do tego sukcesu wizualnego? No kluczem zawsze są dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to jest para młoda, która ma swoje marzenia, która gdzieś sobie wyobraża, jak będzie wyglądała taka realizacja, ten piękny dzień. Zaprasza mnóstwo gości, rodzinę, przyjaciół i chcą naprawdę zrobić coś wow. Na przykład 4,5 tysiąca róż? Na przykład 4,5 tysiąca róż, na przykład coś, czego nikt jeszcze wcześniej nie widział, czego nie było na żadnym ślubie. Coś, co spowoduje, że ludzie poczują się wyjątkowo na tym przyjęciu i para młoda również i będą mogli po prostu świętować. Ale czy świętować. Nie upadną ci goście od razu, jak wyjdą taką salę? Wrażenia. To jest po prostu niesamowite. Wiesz co, widzimy zdjęcia i to rzeczywiście wygląda absolutnie spektakularnie. Jeżeli chodzi o kolor, to też tam się szaleństwo odbyło, bo zazwyczaj kojarzy nam się wesele z bielą. Albo z różem. Albo róż z różem. To jest ulubiony też kolor par młodych. No i już opowiedzieć, że róż bardzo, bardzo fajnie, ale zawsze próbujemy go zrobić bardziej elegancko, trochę bardziej nowojorsko, czyli w osadzeniu na przykład szarości, w tym przypadku betonu, w starych struktur zamkowych. Odnosiliśmy się do tego kontekstu też zamkowego, to też druga bardzo ważna rzecz. Czyli nie walczymy z przestrzenią, nie próbujemy z nią wygrać, tylko próbujemy z nią rozmawiać i wtedy wychodzi coś naprawdę pięknego. Więc to mogliśmy sobie pozwolić na to, że przenieśliśmy pewne cytaty zamkowo, vintage'owo, epokowe, połączyliśmy z nowoczesnym takim bardzo transparentnym lookiem, no i tysiące faktycznie róż w miarę w jednym gatunku, żeby po prostu uspokoić to wszystko. Ja muszę pani Gabrielu tak praktycznie zapytać, ile czasu trwały przygotowania? Pracowaliśmy z Laurą głównie, Słowiak, przez cały rok i z wedding plannerką, przygotowując się do tego. Piotr oczywiście w tym zbytnio nie uczestniczył. Muszę powiedzieć, że zaangażował się na samym końcu, natomiast no, wysyłanie inspiracji, ustalenia i tak dalej rok. A. Ale był sam montaż 5 dni. Sam montaż 5 dni, ale wiesz co, ważna taka rada chyba płynie. Powiedziałaś bardzo ciekawą rzecz. Nie walczymy z materią, bo wiadomo, że sale są różne, prawda? No tutaj akurat była takie okoliczności, które już jakąś tam podpowiedzią były. Ale jeżeli na przykład zwykły zjadacz chleba trafia na salę, która no, być może już jakiś klimat podpowiada, to co, wchodzimy w ten klimat? Nie. Nie. Zależy od firmy. Oczywiście są firmy, które schylają głowę i mówią, dobra, zrobimy to, co chcesz. Tak, ale ja chciałbym jednak trochę inaczej. Ale my się na to nie godzimy, próbujemy jakiś znaleźć kompromis, żeby pójść za tymi marzeniami, ale jednak jesteśmy ekspertami, więc próbujemy parę młodą nakierować na coś, co będzie naprawdę pięknie wyglądało, bo my wiemy, jaki będzie efekt końcowy, para młoda zwykle nie, więc odpowiedzialność jest po naszej stronie. Tak jest. No tak, próbujemy tak. ich przekonać, że mamy rację. Wiemy też, że Sylwia Romaniuk też niedawno brała ślub. Jak wyglądał ten jej ślub i te przygotowania? Oj, to wrócę jeszcze do Laury i Piotra, ponieważ to była bardzo sympatyczna para i to wszystko było na dużej dozie zaufania. Mieliśmy dużo wolnej ręki, właściwie mogliśmy zrobić wszystko, co chcieliśmy. Dlatego też taki piękny projekt powstał. Natomiast w przypadku osoby, która jest fashion designerką i to naprawdę bardzo ma oko wyrobione, jest niesamowita. Ojej, co tam się dzieje? Piękne rzeczy projektuje. Projektuje rzeczy barokowe, z przepychem, tak? Ona robi karierę w tej chwili w Dubaju. No jest niesamowita, więc współpraca z nią była trudna, ponieważ ona bardzo mocno kontrolowała wszystkie nasze ruchy. Wiedziała, co chce. Tak. Musieliśmy sprostać jej wymaganiom, a to już jest taki dialog między ekspertami. Tak? Trudna, ale twórcza? Bardzo twórcza. Na przykład powiedziała Gabi, musisz zrobić kompozycję w kształcie kobiety. Czyli kwiaty muszą być tak ułożone, żeby przypominały kobietę. Były bardzo ściśle określone kolory, więc musieliśmy balansować w tych kolorach. Ma być przepych, barok i po prostu wow. Kochasz tę więc robotę. Kocham tę robotę. Jak ale widzicie zobacz. Po prostu, co się zadziało ale, w tej realizacji, no to po prostu czaple, bażanty, jakieś antykwariaty po prostu współpracujące i miało, w całej słuchaj, Polsce. Miało, i żywi ludzie tam też widzieliśmy? Żywi ludzie, pomalowanie na złoto, różne takie ambientowe działania performance'owe przy okazji tego przyjęcia.
zajęcia, także... Ale że ty dajesz radę sobie ze wszystkimi poradzić. Że masz, powiem szczerze, tak, że w tym ślubie... Masz jaja, no. No, w tym ślubie jest jeden problem, tak? Że tu otarliśmy się o kicz, mogliśmy się otrzeć o kicz, ponieważ tego naprawdę było bardzo dużo. No i też nasza rola jest w tym, żeby faktycznie to uporządkować i żeby to miało klasę. Bo ta kobieta ma klasę, więc chcieliśmy, żeby to przyjęcie było z klasą. Więc złapać te wszystkie wątki nie jest prosto, ale... Nie jest no, i nie przesadzić. Wiesz, jeszcze ale tak przeróżne tak naprawdę krańce z tego, co widzieliśmy. Ale no, efekt, jak państwo widzieli, absolutnie spektakularny. A bajka, jest... zabawa. Wiecie, to jest... Dekoracja nie jest tylko dekoracją ślubu, to jest atrakcja dla gości. Mhm. Tak no, jak tutaj super zespół, jak super była, kuchnia, tak. Super ma to miejsce. Płynąć, prawda? Wszyscy o tym pamiętają, to jest w każdym kadrze, w każdym wideo, to po prostu... Robi coś więcej niż tylko dekoracje. Tak. Mateusz Ziółko. Nasz Ziółko. Ojejku, to jest nasze bardzo ciepłe wspomnienie. Muszę powiedzieć, Marianka Sokołowska i Mateusz Ziółko. No chemia była bardzo szybko, właściwie po pierwszym spotkaniu i jedyny warunek, jaki dostałam, to, że mam być osobiście na tym weselu. Super. Przyznam szczerze, że wtedy miałam kilka realizacji rozsianych po całej Polsce i musiałam dokonać bardzo trudnego wyboru, ale miałam po prostu, że albo będę, albo nie. Albo mnie nie ma. Zamek ten chyba, tak? Gabi, czy to jest zamek? To jest przepiękne miejsce, tak, koło Krakowa. To nie, właśnie nie wiem, czy mogę mówić, co to za miejsce. Lepiej nie. Spróbujmy poznać tak po zdjęciach. No i uważam, że jeden z najpiękniejszych pałaców z przepiękną klatką schodową, taką światową, więc tutaj każdy scenograf, który wchodzi, to a od razu tutaj, ten. Słuchaj, co tam spływa? Co to było? No i to było marzenie Marianki. Mówi, ja chcę perły, Gabi, dużo perł. Ja mówię, nie ma problemu, ja lubię dużo, więc po prostu polecimy instalacją perłową właściwie po całych schodach i wszędzie, gdzie się da. I w bukiecie ślubnym, i w papeterii, i tak dalej, i tak dalej. Skąd ty wziąłeś miliony perł? Skąd to wszystko wziąć? Kupiłam. I to tam za nimi, słuchaj, te takie spadające, ten wodospad, to wszystko perły, tak? Tak. I ja tylko, boli mi serce, jak myślę o tym demontażu tego wszystkiego. Mnie też boli, więc ja wyjeżdżam. Okej. Nie widzę tego. To jest piękno ulotne, to z czym się trzeba pogodzić po prostu, że pracujemy bardzo ciężko, na dosłownie chwilę. Ale czujemy też, że po prostu to pozostaje w pamięci. No kilkadziesiąt osób czasami, przy Zielińskim 38 osób po prostu było w zespole. I współpracujących oświetleniowo, nagłośnieniowych, strefy chilloutowe, no tego jest bardzo dużo, strefy słodkie i tak dalej, nie? Gabi, o pieniądze nie pytamy, bo wiadomo, że drogo. Perły jest, to jest. No. Bo wiadomo, że jeżeli już ktoś rzeczywiście chce to dopracować w najmniejszym szczególe, no to jest to koszt, który trzeba ponieść wtedy. Tak, to są śluby pilotażowe, to oznacza, że są produkcyjne, to znaczy, że trzeba wszystko zrobić szyte na miarę. Aha. Tego nikt wcześniej nie miał, tego się nie powtarza i nie używa drugi raz. Dzięki temu te śluby są wyjątkowe. Ale oczywiście inni też mogą robić przepiękne śluby, korzystając już później też z tych nośników. I to też jest ciekawe. Natomiast tutaj to jest top of the top. Muszę powiedzieć, że ślub Piotra Zielińskiego z tego sezonu uważam za jeden z najpiękniejszych naszych ślubów i muszę powiedzieć, że tam naprawdę znieśliśmy się na maksymalne nasze fantazyjne wyżyny. Tak, tak. No nie mów ho, bo jeszcze na przykład Zawadzka może kiedyś o tym też pomyśli, kto wie, więc wyzwań jeszcze może być sporo. Wolny jest już zajęty, a więc spokojnie. Bo już raz nic nie odpowiem, okej? Okay? I cóż, gratulujemy. Trzymamy kciuki i podziwiamy dalej. Dzięki serdeczne. Gabriela Prądka, Art Size. Dziękuję. Tak jest, to my dziękujemy. My lecimy dalej. A cóż, mamy ekstra. Już teraz. TNS Ekstra.